serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. W 25 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy: i uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota. Długość jej wynosić będzie 2,5 łokcia, szerokość zaś 1,5 łokcia. Dwa też cheruby wykujesz ze złota. Jednego cheruba uczynisz na jednym krańcu, a drugiego cheruba na drugim krańcu przebłagalni. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte ku górze i zakrywać będą swoimi skrzydłami przebłagalnie. Twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu i ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu archi, w arce zaś złożysz świadectwo, które dam Tobie. Tam będę się spotykał z Tobą i z ponad przebłagalni, spośród cherubów, które są ponad arką świadectwa, będę z Tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za Twoim pośrednictwem Izraelitom. Słowa te usłyszał Mojżesz, kiedy Bóg na świętej górze objawiał mu plany przybytku. Tajemnicza przebłagalnia, po hebrajsku kaporet, o której wspomina tekst, to szczerozłota pokrywa arki. Najważniejszy jednak w tym opisie jest werset, w którym Bóg mówi: tam będę spotykał się z Tobą i z ponad przebłagalni, spośród cherubów, które są nad arką świadectwa, będę z Tobą rozmawiał. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w kontekście obrzędów sprawowanych w dniu święta Jom Kippur, dnia przebłagania, dnia pojednania. To wtedy, jeden raz w roku, arcykapłan wchodził do najbardziej wewnętrznej, do najświętszej części świątyni, aby tam krwią kozła ofiarnego skrapiać przebłagalnię, którą Bóg wyznaczył na miejsce tego niezwykłego spotkania. Rozlewając krew ofiarnego zwierzęcia, arcykapłan prosił Boga o przebaczenie grzechów swoich i całego ludu. I to dlatego właśnie miejsce to w tradycji Izraela nazywane było tronem miłosierdzia. Jaki związek może mieć ten techniczny niemal opis z tajemnicą Jezusowego serca? Kiedy w III wieku przed Chrystusem Biblia hebrajska została przetłumaczona na język grecki, tłumacz oddał hebrajskie kaporet, przebłagalnia, używając greckiego słowa hilasterion. Tego samego słowa użył święty Paweł w liście do Rzymian, pisząc, że usprawiedliwienie otrzymujemy za darmo, z Bożej łaski, przez odkupienie, które dane jest w Jezusie Chrystusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania, hilasterion, serce Jezusa, żywy tron miłosierdzia, najbardziej wewnętrzna część świątyni, najświętsza, arka nowego przymierza, przestrzeń, gdzie Bóg chce spotykać się z człowiekiem i nie tylko z arcykapłanem i nie tylko raz do roku, ale zawsze, kiedy człowiek pragnie, kiedy człowiek szuka miłosierdzia. Serce Jezusa, hilasterion, przestrzeń, gdzie Bóg objawia swą wszechmoc w darze przebaczenia. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.